Agencja Fitch. Ważny sygnał dla Polski i złotego. Agencja Fitch. Rating Polski bez zmian. Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja w komunikacie. Fitch prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych Polski w 2021 rok wyniesie 5,7%, a w 2022 rok 3,7% PKB. Rating na poziomie A- równoważy zdywersyfikowaną gospodarkę, rozwijającą się w ostatnich latach w stabilnym tempie rekordowo długo, solidne ramy polityki monetarnej oraz makroekonomiczne wobec, w porównaniu do państw z koszyka ratingowego A, niższego poziomu PKB per capita oraz wysokiego, choć obniżającego się, zadłużenia zewnętrznego netto, napisano w komunikacie. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność Polski na szok pandemiczny oraz oczekiwania agencji, że wzrost PKB odbije, a deficyt budżetowy spadnie w bieżącym roku, przy jednocześnie znaczącym przyroście zadłużenia rządu w 2020 rok oraz utrzymującymi się negatywnymi czynnikami ryzyka, związanymi z rozwojem pandemii, dodano. Fitch prognozuje dla Polski 4,1%. Wzrost PKB w 2021 roku i 4,7% w 2022 rok. Głównymi czynnikami, które mogą doprowadzić do podwyższenia ratingu są konsolidacja fiskalna w średnim terminie, która prowadziłaby do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Trwała poprawa w finansach zewnętrznych kraju, w tym dalszy spadek relacji długu zewnętrznego netto do PKB. Wzrost PKB wspierający szybszą konwergencję dochodów do mediany państw z koszyka ratingowego, a wśród najważniejszych czynników, które mogłyby doprowadzić do obniżenia ratingu Fitch wymienia. Trwały wzrost zadłużenia rządowego, np. niepowodzenie w konsolidacji finansów publicznych, materializacja zobowiązań warunkowych lub osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w średnim terminie, pogorszenie się standardów gowernance lub klimatu biznesowego, które odbiłoby się negatywnie na gospodarce. Fitch rozpoczął wiosenną rundę przeglądu w ratingu Polski przez główne agencje 2 kwietnia. Ocenie kredytowej Polski przyjrzy się S&P Global Ratings, a 30 kwietnia Moody's. Spośród 3 największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's, na poziomie A2. Rating Polski według Fitch i S&P to A-, jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Opinia: podtrzymanie oceny wiarygodności kredytowej Polski przez Fitch Ratings to potwierdzenie, że polski rząd prowadzi odpowiedzialną politykę gospodarczą, a rządowe działania antykryzysowe przynoszą efekty, uważa minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Nasza odpowiedź gospodarcza i fiskalna na COVID-19 jest pozytywnie oceniana przez międzynarodowe instytucje jako ECT, KEM, BES czy MFW. Ma to także odzwierciedlenie w ocenach agencji ratingowych. W zeszłym roku podtrzymały one nasze ratingi. Dziś Fitch ogłosił, że drugi raz z rzędu utrzymuje swoją ocenę, potwierdzając tym samym, że polski rząd prowadzi odpowiedzialną politykę gospodarczą, a rządowe działania antykryzysowe przynoszą efekty, powiedział Kościński, cytowany w komentarzu do decyzji agencji. Fitch Ratings podtrzymał dziś długoterminowy rating podmiotu IDR dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingu na poziomie stabilnym.